Odwróćmy to, co pisze Paweł w dzisiejszym fragmencie, i pomyślmy sobie, że chodzi o nas, jako podmioty tego tekstu, którzy jesteśmy nieświęci i skalani. Bo Paweł mówi o tym, że mamy stać się święci i nieskalani, ostatecznie poprzez dzieło zbawcze Boga. Ale odwróćmy to i pomyślmy o sobie, że jesteśmy nieświęci i skalani. Dlaczego tak? Bo dopiero wtedy zrozumiemy, że takimi nas kocha Pan Bóg. Właśnie nieświętych i skalanych, to znaczy grzesznych i słabych. Trochę to przypomina taką, myślę, że każdy z nas ma w pamięci taką scenę z jakiegoś filmu albo z jakiejś książki. Ostatnio czytałem taką książkę Shaggy Bane, Douglasa Stewarta, która dzieje się na przedmieściach Glasgow robotniczego w 80. latach. I tam jest taka scena, kiedy główny bohater, kilkulatek, wraca umorusany, brudny od żużlu, od brudu i błota. I przychodzi z takim poczuciem, że jego matka wyrzuci go z domu, albo go spierze po prostu za to, jak wygląda. A ona go tak do siebie przytula. I ona go tak po prostu trzyma i cieszy się, że jest. I to jest trochę tak jak z nami. Znaczy, że my wyglądamy po grzechu dokładnie tacy jak z tego żużlu, błota i brudu, skalani i nieświęci. I dopiero wtedy rozumiemy, jak nas kocha Pan Bóg. Że On się cieszy, że jesteśmy, że wracamy do Niego. Mimo, że często nie mamy prawa do tego, żeby nazywać się Jego dziećmi. A On nas takimi kocha, zbawia nas swoją miłością. Czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? To jest zarzut faryzeuszów do uczniów. I w związku z tym warto zauważyć na bardzo piękny szczegół, nawet nie tyle w tej historii, ale w całej Ewangelii. Warto zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus zawsze w takich sytuacjach broni uczniów. Zawsze ich broni, kiedy spotykają się z zarzutami, i zawsze ich jakoś osłania czy wspiera w wielu innych sytuacjach. Wtedy, kiedy ucisza burzę na jeziorze, wtedy, kiedy podczas swojego pojmania mówi: jeżeli mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Że on nieustannie jest po stronie swoich uczniów. I to oczywiście nie znaczy, że jest wobec nich bezkrytyczny, bo widzimy, że on też ich wychowuje, że czasem jest wobec nich surowy, tak jak wobec Piotra w pewnym momencie powiedział: idź precz szatanie, czy idź za mną, nie wychodź przed szereg, jesteś moim uczniem. Ale to należy do niego. On zna czas i sposób, żeby zwrócić im uwagę, a wobec innych on cały czas jest po stronie uczniów, cały czas ich broni. I myślę, że to jest piękny szczegół, bo to pokazuje nam też coś o Bogu samym, że Jezus ukazuje nam, jaki jest Bóg, że Bóg jest po naszej stronie. I są rzeczywiście takie fragmenty inne w Piśmie Świętym, gdzie jest o tym mowa, jak w Apokalipsie, że oskarżyciel naszych braci został strącony, że diabeł, który jest oskarżycielem, został odsunięty, że Bóg staje po stronie człowieka. Wychowuje go, prowadzi. Czasem może się pojawić jakiś moment surowości, ale że Bóg jest jednoznacznie po stronie człowieka, tak jak Chrystus jest zawsze po stronie swoich uczniów, zawsze się nimi opiekuje, zawsze o nich dba, zawsze jest gotów ich bronić. Thank you.